Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Panią Malwinę Misiąg, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Witam serdecznie Panów Radnych. Witam Panią Protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnym w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka, złożonego w ramach naboru numer RPPK 0803-00-IP01-18-050/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 8 Integracja Społeczna. Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 7 zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy te są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka, złożonego w ramach naboru numer RPPK 0803-00-IP01-18-050/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 8 Integracja Społeczna. Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na wstępie przede wszystkim chciałam Państwu bardzo podziękować za przybycie na dzisiejszą sesję. Jest to niezmiernie ważne dla nas, dla pracowników urzędu, ale także dla mieszkańców gminy Adamówka, gdyż bez przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, a także zabezpieczenia wkładu własnego
nie bylibyśmy w stanie podpisać umowy o dofinansowanie wskazanego projektu. Drodzy Państwo, projekt, o którym wspomniałam, jest realizowany, będzie realizowany od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2023 roku. Dofinansowanie w ramach projektu otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jeszcze na lata 2014-2020, tak jak Pan Przewodniczący wspominał, osi priorytetowej 8, integracja społeczna, działania 8.3, rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Drodzy Państwo, mając na względzie wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, jest to łączna kwota w wysokości 2 093 986,11 zł. W ramach tych wydatków kwalifikowalnych dofinansowanie otrzymamy w łącznej wysokości 1 985 029,59 zł. Mając na uwadze natomiast wkład własny, o którym proszę o jego zabezpieczenie, jest to kwota w wysokości 205 141,40 zł. Jeżeli chodzi o ten wkład własny, to 105 621,52 zł. Jest to wkład własny niepieniężny, drodzy Państwo, który stanowi koszt wykorzystania pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Cieplicach pod działalność Jednego Domu Pomocy Społecznej Ciepliczanka przez okres właśnie 23 miesięcy. Wkład własny pieniężny 3335 zł. Jest to częściowa odpłatność mieszkańców, uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej, których kryterium dochodowe będzie przekraczało 150% ustawowego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Może tak jeszcze w skrócie chciałam Państwu zaznajomić ze specyfiką tego projektu. Od czerwca planujemy remont. Mam nadzieję, że ten remont rozpocznie się wcześniej, jeżeli chodzi o zewnętrzną część budynku, wewnątrz od czerwca, bo jedynie na remont właśnie taki wewnętrzny budynku udało się pozyskać środki finansowe w ramach tego projektu, bo to jest tylko 10% całego dofinansowania, więc 180 tysięcy złotych w ramach projektu zostanie przeznaczonych na remont pomieszczeń, dostosowanie go pod działalność Dziennego Domu Pomocy. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie i bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy dla 30 uczestników tego projektu, bo tam będzie mogło uczestniczyć 30 osób starszych wymagających takiego wsparcia, planujemy oficjalne otwarcie od 1 listopada 2021 roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu wszystko będzie po prostu tam już pięknie i także uczestnicy będą mogli po prostu korzystać z usług. Może też jeszcze powiem Państwu, jeżeli chodzi o zatrudnienie kadry. Tak jakby ktoś pytał, prawda, czasami to jest też istotne. Planujemy zatrudnić 3 opiekunki, w tym 2 na cały etat, a 1 na pół etatu, a drugi pół etatu opiekunka będzie pełniła funkcję kierownika danej placówki. Będzie również zatrudniony psycholog na 2/3 etatu w tym okresie 23 miesięcy oraz rehabilitant. Dziękuję. Gdyby były jakiekolwiek jeszcze pytania, to ja udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo Pani Kierownik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Proszę bardzo Pan Radny. Ja chciałem zapytać, kiedy pierwsi tam ci kuracjusze, którzy będą mogli tam się znajdować, kiedy będą mogli tam przychodzić? Tak jak wspominałam, od 1 listopada tego roku planujemy takie już otwarcie i od 1 listopada planujemy już bieżącą działalność, czyli po prostu już myślę, że może na 30 osób już będzie wtedy zrekrutowanych, bo w październiku planujemy rekrutację tych osób, prawda, do tego Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Mam pytanie jeszcze, tak? Jeżeli chodzi o zakres, na przykład do dojeżdżania tych osób do tego środka. Mamy zabezpieczone środki, będziemy po prostu, zlecimy to wykonawcy, aby ci pensjonariusze byli przywożeni i odwożeni i te środki na ten dowóz są zabezpieczone w ramach projektu. Uczestnicy po prostu będą zbierani ze swoich miejsc zamieszkania i przywożeni do Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Tam mają mieć zaplanowane śniadanie i obiad i różnego rodzaju zajęcia. Może tak jeszcze powiem w skrócie pomieszczenia, które tam zaplanowaliśmy, bo też różne zajęcia. Będzie na przykład dzienny pokój wypoczynku, czyli telewizja, granie w szachy dla tych bardziej takich może zdrowszych, kolokwialnie mówiąc. Będzie pokój do terapii indywidualnej oraz grupowej, więc rehabilitant na 2/3 etatu i tam też będzie pracował z tymi osobami. Będzie również pokój do indywidualnego wypoczynku. Ktoś będzie bardziej zmęczony, słabiej się poczuje, będzie mógł się położyć, odpocząć. Planujemy również tak zwaną rozdzielnię posiłków, taką jak mamy tutaj w przedszkolu w Adamówce, że przyjdzie catering, przywiezie obiad, przyjdzie śniadanie. Tam pani, może pani sprzątająca, bo będzie zatrudniona od października, będzie, albo te opiekunki będą to rozdzielały, te posiłki, i pani będą mieć też jadalnia będzie dla uczestników i uczestnicy będą przychodzić do jadalni, będą spożywać posiłki. Na pytanie, będzie podlegał pod gminę cały czas? Pod ośrodek pomocy społecznej. Pod ośrodek pomocy społecznej, tak. Po skończonym projekcie, tak. Tak. Później musimy zachować trwałość realizacji projektu przez okres 23 miesięcy, więc to jest bodajże do 31 grudnia 2026 roku. Ale jeżeli chodzi o trwałość tego projektu, wówczas nie musimy już zatrudniać tej całej takiej dodatkowej kadry psychologów, prawda, bo to może być dodatkowo. Bo ja rozumiem, że pozyskujemy pieniążki na do 23 miesiąca, później będziemy musieli utrzymywać go własnego. Tak, wie pan co, oczywiście, tylko my pozyskujemy nie tylko na bieżącą realizację, ale również pozyskujemy koszty pośrednie. Koszty pośrednie stanowią 20% tej kwoty 2 milionów, prawda? Więc to nam zostanie. Tak naprawdę również będziemy mieć środki, jeżeli chodzi o odpłatność mieszkańców. Bo my w tym momencie, jak tutaj czytałam, wkładem własnym w ramach projektu będzie częściowa odpłatność mieszkańców. Ale całkowity wkład własny, zawsze każdy projekt musi mieć wkład własny. Planujemy tutaj tylko 3335 zł. Jednakże można byłoby to odpłatne zaplanować tak jak w wszystkich innych dzielnych domach pomocy społecznej. Jeżeli komuś przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli na przykład dla osoby samotnej jest to 1051,50 zł, a standardowo osoby samotne mają emerytury, teraz jeśli mają świadczenie uzupełniające 1750. Więc oni na przykład mogliby płacić 145 zł albo jakiś procent, tak jak za usługi opiekuńcze, które też świadczymy na terenie gminy. Więc częściowa odpłatność będzie już też z tej odpłatności właśnie mieszkańców za dzienny dom pomocy. Jak długo trzeba będzie to utrzymywać? Tak jak wspominałam, to 23 miesiące. Na jakiej zasadzie będzie prowadzona weryfikacja? Rekrutacja, tak? Rekrutacja oczywiście będzie prowadzona, ja bym musiała też, mogłabym wziąć wniosek o dofinansowanie. Na podstawie kryterium weryfikacyjnego. Przede wszystkim mamy taką punktację zrobioną. Na początku przede wszystkim to ma być osoba, która wymaga świadczenia usług opiekuńczych i wymaga zaświadczenia od lekarza, że po prostu wymaga opieki osób trzecich, drugich, w zależności jak ten lekarz pisze. Natomiast jeżeli chodzi o takie kryteria punktowane, jeżeli dochód osoby, do projektu oczywiście, w ramach realizacji projektu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, osoba otrzymuje 20 punktów. Następnie 15 punktów otrzymuje osoba, która jest samotna. Nie ma rodziny, nie ma bliskich. Kolejna punktacja to jest osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną. Kolejne 15 punktów. Tutaj zależy, punktacja się zbiera i dodaje, będziemy później weryfikować. Kolejne 15 punktów też jest, jeżeli ma jest niepełnosprawność sprzężona. 5 punktów, jeżeli korzysta z programu operacyjnego pomoc żywnościowa. Więc będziemy po prostu punktować każde kryterium osoby w zależności od tego. Oczywiście to musi być mieszkaniec gminy Adamówka. Tak, oczywiście. Dla kobiety 60 plus, mężczyźni 65. A jak on się znudzi tej osobie po iluś tam tygodnia czy miesiącu? Wie pan co, powiem tak, to jest dobrowolność. Ja nawet nie myślę sobie, jeżeli chodzi o projekt, żeby osoba z nasza dzień widzieli, że tam bym chodziła. Bo to też będzie męczące dla tych osób. On się zapisze i będzie mógł chodzić. Dzisiaj nie przyjdzie tak jak dzieci w przedszkolu, prawda? Tak jak wszędzie, bo to nie będzie obowiązkowe, że on musi. On ma miejsce.
Jeżeli się znudzi, to mamy listę rezerwową z rekrutacji. Jeżeli się znudzi, na, że tak powiem, nie tylko jutro nie przyjdę, bo nie mam siły, tylko znudzi się, bo na przykład już powiesz, że nie mam siły w ogóle, albo będzie wymagał większego wsparcia. Wiadomo, to są osoby starsze. Tutaj jeszcze czasy są, jakie są. Mogą być zgony, może być ZOL, może być cokolwiek innego, więc rekrutacja jest, będzie mieć charakter otwarty i tak naprawdę ciągle będziemy mogli te osoby uzupełniać. Poza tym ta działalność, może, że tak powiem, to nie tylko dla tych osób, że będą tam na miejscu. Planujemy w ramach tej realizacji 6 wyjazdów. Pełno warsztatów społecznych, nawet zawodowych, wyposażenie sal. Naprawdę mi się wydaje, że będzie to naprawdę z bardzo prawdziwego zdarzenia, ten dzienny dom pomocy, nawet jeżeli chodzi o samo jego wyposażenie, które zaplanowaliśmy w ramach projektu. A co najważniejsze, to przede wszystkim ten budynek, który tam niszczeje przez ten cały czas, a zyska nowe życie. Po prostu zostanie uratowany, bo nie wyobrażałabym sobie, żeby poszedł nawet w prywatne ręce, że tak powiem, bo tam wiele osób ma swoją historię, wiele osób chodziło do szkoły i część osób z tych, które być może chodziło tam do szkoły, w tym momencie będzie mogło korzystać z usług dziennego domu pomocy. Zaczynali i będą kończyć. No właśnie. Ale to też wiele wspomnień, ja teraz nawet słyszę, że wiele wspomnień gdzieś tam odżywa po prostu, że ludzie się zaczynają interesować. Ja powiem więcej. Gdzieś tam kiedyś ktoś do mnie, jakaś babcia wściekła, dzwoniła na prywatną komórkę i mówi tak, wie pani co, ja się chciałam już zapisać, bo tam listę zrobili w Cieplicach, już 50 osób jest zapisanych, a ja się nie zdążę zapisać. Ja bym przypomniała, my jeszcze nie rekrutujemy, ale oni się już sami zrekrutowali, mówi do mnie, no nie? Więc myślę, że też zainteresowanie jest duże. A gdzie reszta gminy? Bo ja mówię, że to jest dla wszystkich, prawda? Więc tutaj... Pani mówi, że to nie będzie sanatorium miłości. A może i tak być, wie pan. Ale waszego blisko nie ma. Ale planujemy zrobić staw przed. Jako odwodnienie, więc będzie jak sanatorium. Tam został. Tak. Co? Z wewnątrz nie. Oby się tylko udało. Oby się tylko udało, właśnie. Uważam, że to jest taki pomysł. Rozmawialiśmy o tym już dawno, że będzie coś potrzebne, potrzebne. I dzięki, że pani kierowniczka wymyśliła ten projekt i resztę zależy od nas. Dziękuję. Ale jeszcze więcej chętnych zawsze można w świetlicę w Majdanie resztę ulokować. Ja myślę, że jeżeli chodzi o świetlicę w Majdanie, zorganizujemy tam klub seniora w ramach projektu Centrum Usług Społecznych. Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać, będziemy robić te spotkania, państwo poinformuje. Państwo, czy jeszcze pytania są? Proszę bardzo. Piękna inicjatywa, tylko ten termin przyjęcia mi się troszkę nie podoba. Ja chyba nie razy na koniec października, początek listopada, z tego nie wiem, czy się to damy radę. Już musimy, zaczynamy już działać po prostu, musimy odkładać fundamenty, żeby to zaczynało obsychać, że tak powiem, prawda? Więc przecież teraz już się robi wiosna. Damy radę. Ale to wie pani, jest centralne, elektryka, tynki wszystkie trzeba tam zrobić, wylewki, wszystkie podłoża, izolacje poziome. Tam nie ma nic zrobionego. I sam termin schnięcia tego, tych wszystkich etapów, które jest bardzo długi, tego... Wie pan co, powiem tak. Ja uważam, że damy radę. Jeżeli nie damy rady, to zawsze jest możliwość przesunięcia, bo to nie jest jakiś sztywny termin, że nam zabiorą środki finansowe. Bo czasy są jakie są, zawsze można też to uzasadnić, więc tutaj oni też wiedzą, jak to jest budynek, bo ja to informowałam tej Wojewódzkiej Urząd Pracy. Więc nawet gdyby się okazało, że jest jakieś przesunięcie, to żeby w nowym roku, to się nic nie dzieje. Mamy termin, bo trzeba było zaplanować. Nie ma problemu, ale myślę, że damy radę. Też się boję. Myślę, że się nie boję. Martwię się bardzo, ale... Ja wiem, jak to wygląda, ale chciałam... Ale oczywiście, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego ten termin taki dość krótki. No i wie pan co, ale to jest... Podobna sytuacja była z otwarciem tutaj przedszkola, prawda? Też planowałam na 1 września, ale tak naprawdę robiliśmy tam pierwsze spotkanie w październiku, gdzieś na pasowanie na ucznia i nic się nie stało.
Tak, to finansowanie dostaliśmy, ruszyliśmy z działaniem, więc tutaj myślę, że tak też poradzimy sobie. A jest taki wydawca. Ja ten budynek ma jeszcze większą historię, bo to jeszcze było jeszcze z kiedyś za tamtych czasów tak samo. Ta szkoła taka była. Przedwojenna. I ten budynek zawsze się bardzo niesamowicie mi się podobał. Naprawdę. Zresztą tak jak pan Tadeusz Stoncel wspomina, często rozmawialiśmy nawet na ten temat, po prostu piękny budynek, naprawdę. Ja mam nadzieję, że w ogóle jak wyremontujemy, to zrobimy z niego taki super dworek. A czy jest już wykonawca? Nie, musimy ogłosić przetarg. W czyjnie się robi? Teściową. No, teściową, czy nie? No to ci, co będą chcieli tam później brać udział w tym sanatorium, no to nie. No to będą też na nie, w ramach rehabilitacji mogę się przyszłość. Dobrze, tak się postawi. Wiem, już się zbliża. To co panowie, głosujemy, nie? No właśnie, proszę panów, czy jeszcze jakieś pytania co do projektu są? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 2/12 Rady Gminy Adamówka z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w Gminie Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę państwa, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, to proszę bardzo pani kierownik. To znaczy już nie mam sprawy, tylko chciałam państwa bardzo serdecznie pozdrowić od pana wójta, z którym rozmawiałam przed sesją, wychodzi ze szpitala we wtorek. I w sumie tyle. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Żałuję, że nie może być go dzisiaj na sesji. To chyba taka pierwsza sesja mi się wydaje bez niego. Ale duchem jest. Dzwoniła właśnie przed i wszystkich prosiła, aby wszystkich serdecznie pozdrowić. Czuję się już lepiej oczywiście, więc... No to mu pomachajmy i rośnie. Tak. Dziękujemy serdecznie za pozdrowienia panu wójtowi. My również serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia tutaj do pracy. Robota czeka. Proszę państwa, czy ktoś z państwa ma jakąś sprawę? Proszę państwa, zbliżają się święta Wielkiej Nocy. W związku z tym chciałem życzyć państwu, nieobecnemu panu wójtowi, pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panu sekretarzowi i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, panom radnym, panom sołtysom oraz mieszkańcom gminy Adamówka zdrowych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej sesji. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.